Siemanko, witam w moim hotelu. To nie jest taki zwykły hotel, to jest taki bungalow, który sobie wypożyczyliśmy. I na samym początku chodzi tutaj o to, że jest dużo piasku i trzeba ściągnąć buty, bo tutaj wszędzie chodzi się bez butów. Tu mamy wodę. O. I tak to wygląda. Myjemy buty, stopy, zanim wejdziemy dalej. A tutaj wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Tu mamy taką werandę, że tak powiem, taki balkon, fajnie tu się siedzi w nocy. Tu jest jeden stolik, dwa krzesełka. No i oczywiście hamak, który za chwilę się pode mną urwie, bo jestem za gruby. A tu sobie wymyśliłem taki, o, do puśtania się, nie? Przyrząd. To jest spoko, to mi się podoba. No i tutaj sobie spędzamy wieczory, nie? Ale chodźcie do pokoju, pokażę wam, jak pokój wygląda. Chodźmy do środka, pokażę wam, co tutaj jest. Pokój nie jest duży, chociaż bywałem w mniejszych pokojach. Zacznijmy od łóżka. Duże, fajne łóżko. Tutaj mamy klimatyzację, to jest ważne, bo kurde, jak przyjedziecie do Tajlandii i będzie wam za gorąco, to sobie włączacie taką klimatyzację. Tutaj... Czekaj, na łóżko. Tutaj jeszcze macie wiatrak, tak? No bo kurde, czasami klima też nie jest zbyt zdrowa. Już się rozgościliśmy, tutaj biureczko, ładna lodówka. Ja sobie tutaj gotuję zawsze codziennie, robię śniadanko na śniadanie na takim małym palniku. Kupiłem taki mały palnik, który kupię. No i jeszcze, no co, tutaj mamy szafę. O, nic ciekawego. No i oczywiście toaleta. To jest dość ciekawie. O, przed chwilą przeszliśmy z plaży, dlatego mam jeszcze tutaj majtki. Tutaj jest dość ciekawie, bo po pierwsze prysznic jest w toalecie, nie? To jest tak zmontowane. To nie jest oddzielone tak jak u nas w Polsce. Tu na dole jest dziura, tutaj spływa to. No i jeszcze tutaj mamy... oni się podmywają. Podmywają się takim... O, patrzcie. Jak zrobią kubkę, to się podmywają, nie? Nie tak jak my, po prostu podmywają się, to papieru toaletowego też się nie wrzuca do muszli, bo się tam zatka. Dobra. To jest dość przyjemny taki bungalow, taki hotelik. Tutaj jeszcze mamy, popatrzcie, o, mamy osłony na komary, bo kurde, nie chcemy, żeby nas pogryzły. I to jest taki dość przyjemny hotelik i powiem wam tak, ile coś takiego kosztuje, bo na pewno wiele osób się będzie pytać. Jeżeli będziecie szukać na stronie booking.com, to tak jak ja szukałem, to taka cena to 60 zł za jedną noc. Ale jak do nich zadzwoniłem, znalazłem numer właśnie na tym booking.com, zadzwoniłem i dogadałem się z babką, z właścicielką tego bungalu, to wyszło, że ona chce, tak się dogadałem, 40 zł za jedną noc. To jest fajnie, tutaj mamy wszystko, mamy wodę, mamy prąd, mamy Wi-Fi, chociaż czasami też nie działa najlepiej. Mamy czyste ręczniki, sprzątanie i blisko plaży. Chodźcie, pokażę wam, jak blisko jest plaża, nie? Bo to musicie się przejść. Chodź, teraz ja pójdę z nimi. Dobra. Plaża jest tak blisko, że widać ją, popatrzcie. Tu jest mój hamak, a tam jest plaża. Widzicie wodę? Piszcie, jak wam się podoba. 40 zł za noc, no wiadomo, to nie są jakieś królewskie warunki, ale no nad polskim morzem zapłacicie więcej za jedną noc, nie? Tutaj mam szkołę gotowania blisko siebie, tak więc ja się stąd nie ruszam, zostaję tutaj do końca miesiąca. No i to nie jest taki duży wydatek w sumie, nie?